I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, Jezus jest światłością oświecającą każdego człowieka. O nim mówi proroctwo Izajasza, że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami krainy śmierci zabłysło światło. W Ewangelii znajdujemy wydarzenia, które mówią nam i pokazują, że Jezus jest światłością świata. Światło jest czymś dla nas bezcennym. Światło daje życie, pomaga je chronić przed utratą i uszczerbkiem, sprzyja poczuciu bezpieczeństwa. Dlatego Bóg przedstawiony jest jako najwspanialsza światłość. Przeciwieństwem do światła jest ciemność. Ludzie się jej boją, ponieważ kojarzy się z zagubieniem, z podstępem, śmiercią. Święty Jan Ewangelista mówi, że ciemność miłują ludzie, których złe są uczynki. Stąd też od najdawniejszych czasów zawsze ciemność była utożsamiana z szatanem i podstępem. Jezus sam o sobie powiedział: ja jestem światłością świata. W jakim sensie jest on światłością? Przede wszystkim poprzez to, że pełni misję prorocką. Odsłania nam prawdę o Bogu, przeznaczeniu świata oraz o losie człowieka. Ludzie od zarania swoich dziejów pragnęli ogarnąć istotę swojego istnienia. Stawiali pytanie o sens świata, próbowali zrozumieć siebie, również swój mały świat, w którym żyli. Wymyślali nie tylko teorie naukowe wyjaśniające rzeczywistość, ale też szukali odpowiedzi na pytanie, dlaczego ona istnieje. W Jezusie Bóg odpowiedział na to głębokie pragnienie człowieka. Ewangelia odsłania nam najpełniej tajemnicę życia. Ludzie nie tylko chcą wiedzieć, jaki sens ma ich życie, ale także jak mają je przeżyć, aby to życie było szczęśliwe,
udane, mają poczucie godności i swojej własnej wartości i chcą, aby ich czyny były na ich miarę. Dlatego także stawiają sobie pytanie etyczne, czy postąpiłem dobrze, czy ten gest nie pomniejsza mojej godności, czy nie utracę mojej wolności. Jezus daje swoim uczniom naukę moralną. Ten, kto uwierzy w Jezusa, nie szuka po omacku prawdy czy sensu życia. Jezus dzieli się z nim swoim doświadczeniem i swoim życiem. Poucza, upomina, zachęca, ukazuje wartości, ostrzega, mobilizuje, pociąga do dobra. Kto idzie za nim, nie chodzi w ciemności, nie potyka się, nie przeżywa rozterek. Jezus nie tylko ukazuje sens życia, ale On sam daje życie. I tym różni się zasadniczo od wszystkich mędrców. Nieraz robi mi się żal, gdy patrzę na ludzi, którzy nie znają Jezusa. Są jak owce bez pasterza. Szukają ich mozolne poszukiwania, pozostają bezowocne. Dają iluzoryczne i niewystarczające odpowiedzi na wielkie pytania ludzkiego życia. Pozostają bezradni w określeniu granicy między dobrem a złem. Wobec nich chrześcijanie są w pewnym sensie uprzywilejowani. Wpatrując się w Chrystusa, otrzymują całą prawdę. To światło, jakim jest Chrystus, nie zawiedzie. Nie świeci cudzym blaskiem, ani nie okaże się świecidełkiem. Dlatego ceńmy je sobie i starajmy zbliżyć się do Niego. Ono oświeci, ogrzeje, uchroni, da życie wieczne. Amen.